Trafił do mnie amortyzator z Xmotosa XB39. Pokażę Wam, jak wygląda, jak zazwyczaj do mnie dociera taki amorek. No nie zawsze jest, nie zawsze trzeba go czyścić. Widać, że tutaj ktoś po prostu mył myjką, no ale jak jest ten osad, cały błoto, no to nie da się tak myjką umyć. To trzeba odtuścić, użyć najlepiej odpowiedniej chemii. Ja to jakieś tam zmywacze mam i dopiero moim zdaniem to się nadaje do jakiegoś serwisu. Nie wiem, czy tu gdzieś o jakąś ramę obcierał, czy coś. No tak czy siak chciałem Wam pokazać, jak mniej więcej amorki wyglądają, jak do mnie przychodzą. No troszkę trzeba będzie to przepłukać i teraz tak, ja nie pukam tego całego, bo nie po to zakupywałem ściągacze do sprężyn, żeby się tam gdzieś z tym mordować. Wyjadę sobie tutaj z tym całym zabezpieczeniem, sprężynę sobie wyciągnę i wtedy będę sobie mógł łatwo umyć cały tutaj korpus amortyzatora, odbój, sprężynę osobno. Dobra, naszykujemy sobie ściągacze. To jest na klucz 20. Czekajcie, bo nie po to zakupowałem klucze udarowe, żeby teraz to manualnie się z tym szarpać. Dobra, tu już sobie przyłapałem. Tu sobie popuścimy. Tutaj go cyk z drugiej strony. Dobra, tutaj nic nie będzie się rysować. Teraz tak, troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu. Dobra, powinno być ok. O! Muteczkiem chyba trzeba przygrzmocić. Gumowym. Nie być jakimś metalowym. No jest, widać, że to nieruszane nic tu było. I teraz tak, ściąga się to jak w typowych markówkach, nie wiem, w KTM-ie na przykład takie coś jest, zaraz Wam pokażę. To jest tak, że musimy sobie ściągnąć to zabezpieczenie. O! Ściągamy taki drucik i teraz nam powinno wszystko wyjechać. Ogólnie jak jest amorek czysty, to wszystko wychodzi lepiej, a że to jest upaprane wszystko, no to tak lepiej wcale nie jest. Bo się z tego robi niezłe harakiri. Nie wiem, czy nie poluzuję sprężyny, żeby to wypchnęło. Tak, bo mi się nie chce teraz z tym mordować. Poluzujemy sprężynę, żeby to po prostu wypchnęło. Wyszło, widzicie? Ogólnie to jak jest wszystko ładnie wyczyszczone, to powinno to bez najmniejszego problemu wejść. Po prostu ściągamy zabezpieczenie i powinno nam to wyskoczyć, no ale zaraz Wam pokażę. Muszę sobie popuścić ściągacze. A i ściągacze też będzie materiał, albo już jest, nie wiem, bo nagrywałem na pewno na kanale, że bardzo super sprawa i nie rysują tych, nie rysują sprężyn. No i wyjeżdżamy sobie z tym wszystkim i mamy amorek rozebrany. Zobaczcie, sagu nie musiałem nic ruszać i tutaj też nie musiałem walczyć z tym zniszczonym gwintem, no bo tutaj pewnie jak ja bym to jeszcze odkręcał, to by się to pomieliło. Zobaczcie, dlaczego był problem większy niż zazwyczaj, żeby to wszystko porozbijać, no bo to wszystko było w jakiejś glinie zaśniedziałe, zalepione. No i dlatego ciężko się to rozbiera, ale teraz sobie to wszystko wyczyszczę, no bo zobaczcie, teraz mam super dostęp, żeby sobie tutaj wszystko odbój przesunąć, tu powyczyszczać, no bo zobaczcie, jakie to jest wszystko, o, kurde, dobra, bo mi się to sypie.
Bez sensu. Chciałem sobie tu zasłonię imię i nazwisko. Chciałem sobie zapisać właśnie kliki, jakie były góra, dół, ale wszystko było maksymalnie odkręcone, także nie było co zapisywać. Bracie, będziesz pomagał coś dzisiaj? Będę. No, zapraszasz na swój kanał? Tak. Jaki ty masz ten kanał? Wędkuj z Adamem. Wędkuj z Adamem. Zapraszamy. Jak ktoś lubi ryby, jak młodemu wpadną jakieś subiki, to będziemy wdzięczni. A młody się będzie cieszył, że coś tam się dzieje na jego kanale. Dobra, lecimy po prostu te piaskownie powymywać. No już to wyczyściłem. Jakby takim szplaczkiem psiknąć, to by było czarne jak smoła, ale tutaj jest takie matowe. Tutaj ładnie wygląda, bo widać, że jest lepszej jakości po prostu farba. Nie takie jakieś nie wiadomo co, to jak czernidło do opon. No ale tak to już teraz mniej więcej wygląda po umyciu. Odkręciłem te regulacje, tutaj ten pierścień, zabezpieczenie. Sprężynę umyłem. Także no teraz o, można serwisować, jest to wszystko w miarę czyste. I teraz zobaczcie, jak jest umyte. Tak jak wcześniej był problem z tym pierścieniem. No to teraz o, wchodzi leciutko. Jakby było takie czyste jak teraz, no to ze ściągnięciem tego też nie byłoby po prostu większego problemu. Dobra, bo zaczynam się tu bawić już. No ale jak jest czyste, to schodzi to bez większego problemu. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze ta śruba cała i ona często lubi sobie rdzewieć, bo po prostu tutaj woda stoi, więc ja to wszystko wypsikuję smarem albo smaruję, zakładam, dociskam tym odbojem. No i w sumie, jeśli tak byłoby zrobione na nowym motocyklu, nałożone tutaj smaru, no to to nie zardzewieje. Później może być po prostu ciężko to odkręcić, no bo raczej tutaj nic tam więcej się z tym nie stanie, bo to jest tylko kontrująca. Tutaj ta szpilka jest wkręcona w ten uchwyt, mocowanie i to jest tylko skontrowane, no ale warto to sobie psiknąć smarem, żeby to po prostu nie rdzewiało. Zobaczymy, czy to w ogóle odbija, czy tu jest jakiś azot. Chyba będzie odbijał. No, całkiem ładnie wstaje. Także tutaj albo to jest jakiś świeższy motocykl, albo jeszcze jakaś fachowa rynka tu nie zaglądała. Zobaczymy, co tutaj siedzi. 7,30. Ej, to ładnie. No, ale dobra, to zobaczymy. Teraz upuścimy. Czekajcie. Tu regulacje są poodkręcane. Puścimy tego azota. No ładnie siedziało, troszkę było. Gaz drogi, ale podgrzać trzeba. Tutaj sobie podgrzewamy tą powierzchnię, żeby dekiel łatwiej było nam wybić. Tylko to też nie może być jakieś, żeby to wszystko się gotowało, żeby po prostu gdzieś uszczelniacze się nie potopiły w środku, bo tu trochę tych o-ringów i uszczelniaczy jest. Także jak ktoś nie ma doświadczenia, to radziłbym to robić opalarką. Dobra, coś takiego by było. Teraz trzeba lekko stuknąć. Tu już nam poszło. No jest trochę z tym zabawy. No na jedno to dobrze, że to dość ciasno siedzi. Ale teraz to już powinno wyjść śrubokrętem. Dobra. No i tak, jeśli ktoś by się zastanawiał, jak to wygląda wszystko w środku, no to tutaj mamy o koreczek dekielek. W markowych motocyklach firmowych często tu jest jeszcze dodatkowy uszczelniacz, taki pyłowy, kurzowy. Tutaj widzę, że tego nie ma. Jest tutaj ten uszczelniacz pyłowy, kurzowy. I teraz mnie ciekawi, czy taka głowica, jak jest z Hondy, czy z jakiegoś markowego motocykla, będzie tu pasować.
bo tłoczysko jest 16 mm, czyli takie standardowe, jak w większości firmowych motocykli, ale trzeba byłoby mierzyć tą głowicę. Odkręcimy sobie tutaj górę i wylejemy trochę oleju, albo nawet cały olej wylejemy, żeby łatwiej było nam tutaj wcisnąć całą tą głowicę do środka, bo tu jest takie zabezpieczenie, więc to musi wpaść do środka, musimy wydubać tutaj to zabezpieczenie, o-ring, no i wtedy sobie wyjedziemy po prostu z całą tą głowicą do góry. Teraz tak, to no nie zawsze chce się to łatwo odkręcać, najlepiej mieć właśnie do tego imadło, żeby to dobrze ścisnąć i żeby to odkręcić. Jeśli nie chciałoby to pójść przy użyciu jakiejś w miarę normalnej siły, no to nie bić tutaj na chama, bo tu są ten, tu jest ten aluminiowy cały korek, gwint, więc on po prostu zaraz zniknie i później nic nie będzie szło z tym zrobić. Podgrzać sobie tutaj korpus palnikiem czy opalarką i wtedy dopiero spróbować odkręcić, no bo tu jest bardzo często po prostu złożone na klej do gwintów i musi klej przy odpowiedniej temperaturze, on się po prostu uplastycznia i możemy to odkręcić. No ja już to sobie poluzowałem. Mam nadzieję, że mi tu nie wyszczeli. Już o-ring widać. Dobra, robi nam się tu już brzydko. Idę na podwórko z tym, bo zaraz mogę mieć wszystko w oleju. Dobra, no widać, że olej... Widać, że olej to nie jest fajny. Wylejemy sobie to dziadostwo. Tragedia. Nie wiem, czy tam w tym słońcu w ogóle coś widać, więc tutaj wam pokażę olej. Czarne jak smoła, tragedia. Ja tutaj będę jeszcze to wszystko czyścił, mył. Na razie sobie jeszcze wkręcę tą regulację, tylko przeczyszczę sobie to i spróbujemy wepchnąć tutaj ten tłoczek, ale powiem wam, że zazwyczaj to samo wpada. A ten jakiś jest, się zapiekł. Trzeba będzie to chyba podgrzeć i dopiero wcisnąć. Tak mi się wydaje, że się gdzieś tu zapiekło. Patrząc po oleju, no to on trochę motogodzin ma na lata. Dobra, nie ma co narzekać. Łukasz, nie narzekaj, chłopie. Zazwyczaj przecież jak robisz, to tak wygląda olej. Jest smoła. Nie, no w amorkach to akurat nie. Powiem wam szczerze, że ten amorek jest dość fajnie uszczelniony i on nie przeciąga, bo tutaj jest ta głowica konkretna, on nie przeciąga tego pyłu. No ale tu już jest, no po prostu... Na moje oko to ten amorek ma no ponad 100 motogodzin na pewno i pewnie olej nigdy nie był zmieniany i dlatego tak to wszystko wygląda. A nie wygląda to dobrze. Powiem wam, że praca przy zawieszeniu to jest wszystko w oleju. No i tak staram się ograniczać. Jednak jak jakieś doświadczenie jest, to zawsze trochę mniej tego oleju leci. No ale nie idzie tego uniknąć w 100%. No i co, bez grzania to się raczej nie obejdzie. Młody, nie chce wejść. Wylełem olej, zobacz jaki czarny. Gdzie? Tam leży, zobacz. Niezła smoła, co? Chyba nie było ruszane nigdy. Coś już z tego będzie. O! Co podgrzane, to podgrzane. Teraz tak, ja mam tutaj taki zjato kupione coś i on jest fajny do zabezpieczeń, bo jest cieniutki. Co ten pies, czemu on tak piszczy? Tęskni mu się? Wyjęte, no ale czasami wychodzi to łatwo, czasami nie wychodzi to łatwo. Różnie z tym bywa.
No i teraz możemy sobie wyjechać z całą głowicą. O! Poszło. No tutaj już amorek się po prostu prosił o serwis. Zobaczcie, wszystko czarne, jak smoła. Trzeba będzie to poczyścić, pomyć. No i tak jak wam mówiłem, tutaj zazwyczaj nie wymienia się jakichś samych uszczelniaczy. Jeśli amorek by przepuszczał olej, no to wymienia się całą tą głowicę. Po prostu trzeba to wszystko porozkręcać, cały ten setting. Wyjeżdżamy, zakładamy nową, składamy. Dużo szybciej się to robi, niż jakby wymieniać jakieś tam klasycznie o-ringi. Z tym, że taka głowica kosztuje około 150 zł. Także no trzeba zapłacić więcej. Ale mamy pewność, że amorek nie będzie się po prostu pocił. No i że tu to tłumienie będzie. Tu są te wszystkie kanały olejowe. No dobra, zabieram się do oczyszczenia. Myślę, że i tak na chwilę obecną dużo wam pokazałem, jak to można sobie samemu zrobić. Chociaż powiem szczerze, że no bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi może być ciężko, ale kto nie próbuje, no ten się niczego nie nauczy. I tak jak mówiłem, nic na siłę. Fajnie jest mieć do wszystkiego jakieś tam narzędzia, patenty. No i wiedzę, jak to zrobić. Brat, dobrze ja gadam? Dobrze, na pewno? Podpisałbyś się pod tym, bracie? No część sobie rzeczy porozbierałem, poczyściłem, część już sobie złożyłem. Tutaj na przykład zbiorniczek z azotem. No jeśli tutaj azot wam trzyma, nie ucieka, no to jak ktoś nie ma doświadczenia, to lepiej, żeby tego nie ruszał, bo tutaj można ten zawór cały wyrwać. Tu też jest takie zabezpieczenie, trzeba to wcisnąć, wydubać zabezpieczenie, wyciągnąć. A few moments later. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda po rozebraniu. No tutaj już panewki, całe te kanały olejowe, tu już jest wszystko przeczyszczone. Ładne, czyściutkie, gotowe do montażu. Tu jest cała ta regulacja. No i już kiedyś pokazywałem na filmie w amorku, jak to działa. No tak czy siak wkręcamy tutaj śrubę. Wkręcamy tutaj tą śrubę. To po prostu zatykają się kanały olejowe i amortyzator robi się twardy. Odkręcamy śrubę. To mamy pełen przepływ oleju. Tak mniej więcej wygląda ten regulator. Tu mamy jeden o-ring, tutaj mamy drugi o-ring, sprężynka, tak jak mówiłem, kanały. To jest całe też, jak coś można rozkręcić. I tak jak wam mówiłem wcześniej, bo to już jest wszystko przyszykowane do złożenia. Psikniemy tutaj smarem na tą śrubę. Siknąłem gdzieś po stole. O. I teraz ładnie to powinien skryć odbój. O. Fajnie doszło. I teraz nie będzie tak rdzewieć. No i powoli będę szykował wszystko do składania. Jeszcze to psiknę kompresorem, powietrzem. I już sobie wkręcę tutaj wstępnie ten regulator. Chociaż później do odpowietrzenia on będzie musiał być wykręcony. Bo teraz będziemy zalewać tutaj całą tę komorę olejem, one się tutaj napełnią. I ja sobie to zostawiam na 10-15 minut. No później jak to wszystko poskładamy, to trzeba znaleźć najwyższy punkt, jaki mamy. Odkręcić ten regulator, popracować tutaj tym tłoczyskiem, żeby tutaj pozbyć się powietrza. Jak coś jeszcze dolewając sobie tutaj, ja szczykawką zazwyczaj olej. No i później jeśli wszystko będzie ładnie działać, tłumić, skręcamy, składamy do kupy. Zakręcimy tutaj ten regulator. Na razie nie będziemy go jakoś mega mocno dokręcać, żeby tylko to wszystko było szczelne. RMF ściemnia, że u nich można wygrać jakieś 30 tysięcy złotych. Ta no już od razu czemu nie 60? Nie młody? Oszusty, kurwa. Psikniemy jeszcze tutaj.
Olej mamy naszykowany. Tu jeszcze przed włożeniem będziemy to wszystko moczyć. Dobra, to będzie na taką długość, bo to amortyzator się zalewa cały. W przeciwieństwie do X-Motosa XB88, no to tutaj amortyzator, tak jak w markowych motocyklach, zalewamy cały. Po prostu wszędzie, gdzie się da, ma być w amorku olej. Ale też jest, no, bez sensu nalewanie tutaj aż dotąd tego oleju, bo to się wszystko i tak wyleje, bo jak nam wejdzie ta głowica, to tą różnicę gdzieś ten oleju musi wypchnąć. Także o, ja mam taką miarkę, że po prostu dotąd sobie nalewam oleju. I później jak sobie to wkładam, to i tak trochę tutaj oleju pocieknie. I jeszcze mówię, jak coś, to tutaj od strony regulatora dolejemy, jak będziemy odpowietrzać. Z tym nie ma najmniejszego problemu. Ale tak, głowicę sobie weźmiemy w tą stronę, żeby sobie tą panewę zanurzyć w oleju. No i co, sikniemy już sobie tutaj coś oleju. Dobra, na razie niech będzie tyle. Ogólnie trzeba się pozbyć powietrza z oleju. Bo jeśli będą jakieś pęcherze powietrza się porobią, no to ten amortyzator będzie działał skokowo. Czyli będzie na przykład tłumił, dojdzie do pewnego momentu, będzie wpadał i znowu będzie tłumił. No, złe rzeczy będą się działy. Więc trzeba się bardzo skupić, żeby to dobrze odpowietrzyć. Przysmarujemy sobie jeszcze tutaj te o-ringi, żeby to łatwo weszło. Dobra. Tutaj jeszcze raz. Dobra, ładnie nam się tu przelewa. Tak jak mówiłem wam, później trzeba będzie to u góry jeszcze odpowietrzyć. Teraz tu nie ma się bardzo co na tym skupiać. Chyba bez podgrzania to się nie obejdzie. Udało się, ale to trzeba wcisnąć jeszcze. Jeszcze troszkę chyba. Jeszcze troszkę. Dobra, tyle będzie. Wjeżdżamy z zabezpieczeniem. Coś czuję, że na kamerze tego nie będzie widać, ale no nie wszystko da się pokazać. Tutaj siedzi. Tutaj siedzi. Tutaj siedzi, dobra. Jest. Jest fajnie coś mieć tutaj właśnie na to tłoczysko, żeby sobie tutaj docisnąć. Spsikamy. No i zamykamy sobie tutaj dekielek. Fajnie sobie ustawić tutaj, gdzie on był wcześniej. W tych samych miejscach. A i gumowym młotkiem bić. No też nie trzeba jakoś tam nie wiadomo jak prać. Dobra, zamknął nam się tu ładnie. Nic nie jest uszkodzone. Tak jak było, tak jest. Założymy sobie już tutaj nakrętkę. Pewnie mało osób o tym wie, albo nieliczni, że sprężyna z jednej strony tutaj jest szersza, z jednej jest węższa. Zobaczcie, jakbym chciał założyć tak,
to nie wejdzie, dochodzi do gwintu i dalej nie chce wejść. Więc trzeba tą szerszą stroną. No i teraz się spiera tutaj ładnie na nakrętce. Ale to jeszcze nie jest czas na zakładanie sprężyny. Chciałem wam tylko pokazać. Łapiemy sobie wimadło. Ja tu mam takie z płyt OSB podocinane. W sumie to jest nawet lepsze niż te nakładki takie silikonowe, bo mówię, no tutaj płyta OSB jest na tyle miękka, ale też jest, nie jest śliska, więc naprawdę fajnie to trzyma. Teraz odkręcamy sobie u góry tą regulację. No, bąble żadne nie lecą, ale oleju to jest stanowczo za mało. I teraz co ja robię? Ciągnę tłoczysko na dół i dolewam stopniowo oleju, żeby było na fulla. Pracujemy tym, żeby się pozbyć wszystko powietrza. No, teraz już będzie full. Pęcherze nie biją. Dobra, jest dobrze. No i już wkręcamy docelowo regulację. Dobra. Żeby tutaj nie przekręcić też. Nie wiem, czemu to takie brzydkie jest. Od ramy zahaczało, tak mi się wydaje. Czy tutaj ktoś miał jakiś plastik w XBS zamontowany? Nie wiem. Odkręcamy zimadełka. O, zobaczcie, jak się włapie w płytki OSB. Nie ma żadnych śladów, że coś było ściskane. Gdzieś tu miałem te silikonowe nakładki, znaczy silikonowe. One są takie jak z tworzywa te nakładki, tylko że tam mi się wszystko ślizga. A jak się ślizga, to znaczy, że się rysuje. To ma złapać konkretnie, tak jak tutaj tymi drewienkami. Zobaczcie. Ja nie muszę tego jakoś, nie wiadomo jak ściskać mocno, żeby to po prostu trzymało. Podłączymy sobie teraz węże i wszystko do nabicia azotu. Tutaj. Dobra, odkręcimy sobie tutaj. I ustawimy sobie, żeby tutaj było 10 bar. Żeby tutaj było 10 bar, tu jest odkręcone. Dobra, leci. Dziewięć osiemdziesiąt, nie wiem czy to widać, no ale tutaj jest 10 bar, trzymamy się tutaj tego wyznacznika na reduktorze, to jest takie, no tutaj możemy sobie tylko profilaktycznie zobaczyć, czy rzeczywiście jest coś koło dyszki, 9,80, czyli na pewno jest dyszka, zresztą to jest sprawdzane, no chciałem wam tylko pokazać, że takim jak miernikiem samochodowym można sobie zmierzyć, chociaż 99% mierników samochodowych mierzy do 6 bodajże bar, czy do 7, ten chyba pokazuje do 12, chyba taki chciałem. Ciężko znaleźć. Bateria mi umarła, także nie wiem, czy się wszystko nagrało, ale zaraz wam pokażę, jak się sprawdza regulację. Tutaj mamy odbicia, czyli jak szybko amorek ma wstawać. Zakręcimy. A zobaczcie teraz, jak odkręcę. Już idzie do góry. Wyjechał sobie ładnie do góry. Tutaj mamy regulację tak zwaną miękko-twardo. Czyli z jaką siłą amorek ma schodzić w dół, zakręcona cała, więc powinno być ciężko to ugiąć, albo w ogóle się nie powinno ugiąć. O Jezus, wytrząsłem się, a rękami nie ugiąłem. Także też regulacja tutaj działa. No i na nowym markowym oleju jest przepaść do tego, co tutaj jest fabrycznie. Bo tutaj nawet jak zakręcę na tym standardowo oleju, co jest fabrycznie w X-Motosie, no to do jakieś 80% jestem w stanie normalnie amortyzator ugiąć, a później dopiero gdzieś się wytwarza to ciśnienie. Także nie wiem, czy on nie jest jakoś pełno zalany olejem, czy co. Nie wiem czemu. Nawet nie chcę się zastanawiać, czemu tak jest.
Po prostu jak się zmieni olej na dobrej jakości, to wszystkie te regulacje działają, naprawdę. Jak w markowym motocyklu. Nie ma co narzekać tutaj na zawias. A fabrycznie, standardowo, to to wszystko działa jakby chciało, a nie mogło. No tak czy siak, tutaj już jest azot nabity, wszystkie regulacje działają, dobicie, odbicie. Także teraz będę sobie zakładał sprężynę. I sprężyna tym dużym w tą stronę. Dobra. I jedziemy powoli. Nie wiem, czy to już starczy, żeby się zapięła. Kurde. Dobra. Dobra, mamy zabezpieczenie zapięte. Powinno być teraz wszystko ok. Tutaj ładnie weszła sprężyna na osadzenie. Odbój dociska. Tu jest wszystko ustawione ładnie. Ustawimy, żeby tu otwory równo były. Jeśli ktoś by się zastanawiał, to tutaj ta regulacja i ten otwór ma się pokrywać z tą regulacją i tutaj z tym otworem, żeby to po prostu w linii zamontować. Zrobione, wszystko działa. Jutro jeszcze wszystko przeczyszczę, przedmucham kompresorem i będę pakował w paczkę. No ale tak czy siak, serwis uważam, że jest zakończony sukcesem, także pozostało to tylko spakować właścicielowi. Zrobimy jeszcze zamorka nówkę sztukę. Mam taki fajny specyfik, który wyciąga kolor, ale nie robi go błyszczącym. Czyli jak coś jest matowe, to nadal pozostanie matowe. A jak coś jest bardziej błyszczące, no to nadal będzie błyszczące. Także co, dbajcie o swoje amorki, bo to nie są tanie rzeczy. Ja pakuję w paczkę, wysyłam do właściciela i niech się teraz cieszy z jazdy.